Proszę mi ładnie to filmować. Dziecięcej część. Do 16. Do 16, tak? Jesteś. Nikogo. Paweł, rozgrzej się trochę. Ty byś ty? No to mam pod spodem. To byś miał gorąco. Będzie ci gorąco. Gorąco ci będzie. Jak macie panowie wiedzieć, to wiecie. No to będę wiedzieć. No to kończę za kimś chyba, nie? Za kimś, no. Ja to mam. No to ja jestem ci pierwszy. Idziesz. Nie wiem, dziewczyna. Właśnie, biegniecie razem. Ej. No. Ja bym to... Nie wiem. Po rękach. No. Marcin, to ty masz już jedynkę na pudle pewno. A może pobiegłaś rozwój. A to tam Ola biegnie. Rozumiem. Żeby było. My wszyscy biegacze ustawiamy się tam. Idziemy tam. Na linię startu. Idziemy na linię startu. Idziemy na linię startu. Ale ci młodzi zostają tu. Młodzi zostajcie tu. Tak. Słuchajcie, wy macie zrobić tak. Czyli biegniecie tam, jak jestem pachołek. Raz. Dwa. 3, 4 i metę macie tam. 5 razy. Liczycie sobie. No, jak jest 12? Słuchajcie. Jeszcze. 13 sekund. Dobra. Także niech ktoś powie start, ok? Niech ktoś odlicza, dobra? Bo ja nie mam akurat ten czas. Niech ktoś odlicza. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Dobra. A tam się wystartowali? Młodzież? Powinna być inna. Krzysiu, nie łap jak dycham.
Dwa i pół, koniec, tu jest meta już. No ale co tak, przed metą jesteś. No gdzie? Tu jest meta. Ale już koniec. No, jesteś wielki. Znajdźcie te trójce, mam sobie wielkie. Tamcy tak jak w tamtym roku biegali. Tam z tamtego to biegali. Co cię mówią? Nogi? Cztery, 20, nie wiem. Dwadzieścia jeden, 17. O mój syn, brawo. Cienkiewicze na podium. Z tego wynika. Chodź. Zamawia tam pogodę.
Czemu klaski dla nas? Co jest z wami? No! Szybkie! No to teraz jest tak! Na mecie będą. Szybkie! Troszeczkę dalej nawracali, ale nie głupio. Końcówka sprintera, dawaj! Dawaj! No nie mogę, no to daj za skok! No brawo! Słuchajcie, należą się trapa dla Mariana, bieg z kontuzją. Uważam, że i tak osiągnęliśmy bardzo dobry czas, nie ma co narzekać. Ja również dziękuję. Ale super wyglądaliście razem, naprawdę. Super, tak? Super, nie. Znaczy, dziękuję, nie, super. Nie, ma, tak oczywiście. Nie mamy na pewno pociągu do mężczyzn, jesteśmy wyłącznie hetero. Synowie, że mnie ciągną, bo mówię, że od startu zarzucę. Słuchajcie, ja was coś powiem. Ja nie jestem jakimś alkoholikiem, ale dzisiaj ja Mariana zapraszam na dobre piwo. Ale to tylko Mariana zaprasza cię na dobre piwo. Słuchajcie, dziękuję wam. Słuchajcie, spotykamy się o godzinie 14. O godzinie tam 14 wchodzimy do tego kosmosu. Ja za ten czas będę miał czas, żeby wypisać te dyplomy, ochłonąć też. Nawet miałem się przebrać, ale okazuje mi się, że mi się bardzo podoba ten pomarańczowy strój. Tak. Zastanawiam się tylko, czy zdjąć numerek, czy nie, ale na pewno będę wchodził dzisiaj. Ale nie, pomarańczowy jest dzisiaj, bardzo fajnie. Słuchajcie, dzisiaj paraduje w tych krótkich tak. Słoikach pomarańczowych po galeriach. Jest karnawał. Słuchajcie, jest karnawał. Tak? Jest jeszcze karnawał? Ja może Dominik, dobrze, że to będziesz biegł w przyszłym roku, mistrzu? Tak. No co? 5 kilometrów. Ale ten. Dasz radę. No, dasz radę. Wszyscy dziękuję. Żółwi! Jak było? Ola, super! Zrobię razem. Zrobię razem. Nie. A jak było? Ustaliliśmy, że razem. Razem sobie. Słuchajcie, chodź jakiś ten. Trzymaj! Jeszcze, no co tak chciałeś? Trzymaj, no co? No co ty, no? Szybko, bo tak zostanę. No. Zastygnie. Słuchaj. Super. Jest okej? Dziękujemy. Dziękuję. Super. Brawo dla nas! Dobra. Melduję posłusznie. Marcin ma słuchać, że częściowo jest zadanie wykonane. Słuchajcie, niech ktoś wejdzie zapytać się o ławę. Zaczniemy od wręczania dyplomów w biegu na dystansie 1000 metrów. Posłuchajcie, wręczanie tutaj tych dyplomów w biegu na dystansie 1000 metrów postanowiłem zacząć od najmłodszej uczestniczki. Ola, tak, no ty jesteś najmłodszą uczestniczką. Jeszcze się trochę zawahałem, prawda? Myślałem, że jest jeszcze ktoś młodszy. Ola, no wskakuj na pierwsze miejsce. Nie krępuj się. Dlaczego na drugie? Wskakuj na pierwsze. Wskakuj śmiało. Gratuluję ci bardzo. Jesteś najmłodszą uczestniczką. Otrzymujesz ten piękny dyplom. Nie myśl sobie, że to jest... Jeszcze będziesz tutaj skinkowała na ten podium, bo to nie kończy się. Także na razie ci podziękuję. Będziemy następnych tutaj prosić uczestników, którzy
ukończyli bieg na dystansie 1000 metrów. Poprosimy pana Pawła Wodarczyka. Śmiało wchodź na pierwsze miejsce. O, jaki jesteś wysoki. Zobaczcie, jak ja jestem niski, a jak jest wysoki. Paweł, no gratuluję ci. W przyszłym roku ile będziesz miał lat? 16 już. No to co, no jak masz 16 lat, to chyba w przyszłym roku to już najwyższa pora, żeby wystartować w tym biegu na 5 km, nie? Dasz? Piąteczka w Nordową. Dobra, Paweł, to na razie ci dziękuję. No i prosimy trzeciego uczestnika biegu na 1000 metrów. Tak, dokładnie, jeszcze cię nie zapowiedziałem, ty już idziesz, okej? Okay. Dominik, gratuluję ci. Ile w przyszłym roku kończysz lat? 16. No i co? I słuchaj, co? Pobiegniesz w trzeciej edycji? Raczej tak. No i fajnie, i bardzo dobrze. Gratulujemy ci, Dominik. To w takim razie, chyba że chcesz coś jeszcze powiedzieć. Dobra, trzymaj się w takim razie. I teraz, posłuchajcie, przystąpimy do wręczania dyplomu. Troszeczkę tak jak wspomniałem wam, losowanie nagród się troszeczkę opóźni, to są takie sprawy techniczne, ale przystępujemy do wręczania dyplomów w kategorii Open Kobiet. Były tylko dwie uczestniczki. Szkoda, troszeczkę ubolewam, nie ukrywam, że ubolewam z tego tytułu, bo trzecie miejsce, dyplom za trzecie miejsce jest wolny, nikomu nie wręczę, no ale trudno, no tak się stało, nie wiem, niedziela, może karnawał, trudno mi powiedzieć. Drugie miejsce zajęła pani Aneta Kornecka-Cielibała z czasem 23:32. Anetko, gratuluję ci. Słuchaj, masz troszeczkę takie długie nazwisko, ale powiedz, może tak być, tak? Nie popełniłem żadnego błędu, tak jak wszystko jest okej, tak? Anetko. Anetka, no brawa dla kobiety naszej, która zajęła drugie miejsce. Pierwsze miejsce w kategorii Open Kobiet zajęła Justyna Piec! Brawa dla Justyny! Justynko, gratuluję ci. Pochwal się czasem, bo w tej chwili już zapomnę. 22:39. Słuchajcie, 22:39 jest to w tym momencie oficjalny rekord trasy, jeśli chodzi o kategorię Open Kobiet. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten rekord zostanie kobiet poprawiony. Kobiety, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Poczekajcie, a może wejdę na to i sobie zrobię z wami zdjęcie. Fajnie, dziękuję wam panie. Oczywiście mam nadzieję, że jeszcze się tutaj pojawicie, bo będziemy losować nagrody. Dobrze, przystępujemy do wręczenia dyplomów w kategorii Open Mężczyzn. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie i czas 23:07, pan Krzysztof Leśniak. Zapraszamy na podium na trzecie miejsce. Krzysiu, gratuluję ci. Trzecie miejsce, no stoisz na pudle. Dam ci mikrofon, powiedz coś tak od siebie, nie wiem, jak cię spodobała impreza, nie wiem, czy pojawisz się w przyszłym... Postaram się przyjechać. Czas, z czasu jesteś zadowolony, czy liczyłeś na lepszy czas? Nie, liczyłem na taki, myślałem, że jeszcze będzie gorzej. Okej, Krzysztof, dobra, fajnie, gratuluję ci jeszcze raz. Słuchajcie, miejsce drugie, też premiowane miejsce na podium. Filip Szymkiewicz, czas 21:37. Filip, gratuluję ci drugiego miejsca. No i co, tak jak zadałem pytanie, powiedz mi tak, czy liczyłeś na lepszy czas, jakieś masz takie ogólne na szybko wrażenia z tego biegu? Mniej po prostu, to będzie lepszy czas.
O, przynajmniej szczery, prawda? Ktoś na przykład by tego nie powiedział, bo nie ma odwagi. No, powiedział, ma odwagę. Powiedz mi, Filip, pojawisz się w przyszłym roku? Pewnie tak. No, fajnie. Dobra, no i słuchajcie, to jest ewenement. To jest bardzo fajna rzecz. Pierwsze miejsce, jak się okazuje, zajmuje kto? Zajmuje tata Filipa. Tak, zajmuje tata Filipa, Tomasz Szymkiewicz, czyli tata lepiej, szybciej biega od syna. Tomasz Szymkiewicz i czas 21:17. Tomek. No, muszę ci powiedzieć, gratuluję ci, Tomek. To jest w tym momencie, wszystkim tutaj oficjalnie informuję, jest to oficjalny w tym momencie nowy rekord trasy, który należy do Tomasza Szymkiewicza, także jest mi bardzo miło. Tomek, powiedz mi tak, nie wiem, w dwóch, trzech słowach, żeby nie przedłużać, bo wiesz, wszyscy też czekają na te nagrody, chcą iść do domu. Powiedz mi takie ogólne takie wrażenia po biegu, nie wiem. Bieg jest super, pierwszy raz biegłem, bo wiem, że to jest druga edycja. Skusiła mnie ta atestowana piątka, tak? No wiadomo, że to jest im bieg, no jak bieg ma atest, no to już jest wiadomo, że to jest coś. No i liczę, że w przyszłym roku będzie większa konkurencja jedynie. No zresztą życzę ci tego i chyba wiem, jestem, wierzę w to, że ten bieg będzie coraz, cieszył się coraz większą popularnością. I życzę tobie i wszystkim. Słuchajcie, no nie ma miejsca na podium, a ja tutaj honorowo podejdę, to ja chociaż się schylę, poproszę jakieś filmowanie, coś tego, żebym był w karze, prawda, żebym coś miał pamiątkę. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz wam gratuluję. Zapraszam was ewentualnie w przyszłym roku, no i życzę wam oczywiście lepszych czasów. Natomiast będę musiał jeszcze raz poprosić uczestników, nie musi być tak oficjalnie, że będziecie wchodzić na podium, no ale brakuje wam medali za bieg. Też to pomyślałem, że akurat medale wam wręczę po dyplomach, więc może zacznijmy, no zacznijmy od kobiet, prawda? Zacznijmy od kobiet. Poproszę tutaj panią Anetę Kornecką, czyli Bałę. Anetko, gratuluję ci. Powiedz, podoba ci się medal? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, dobra, dziękuję. Słuchajcie, następna kobieta, wręczanie medali. Pani Justynka Piec. Dobrze, no i teraz medale dla panów. Krzysztof Leśniak. Przepraszam, Krzysiu, że cię angażuję, że musisz jeszcze raz, no ale to tak było zadane. Jeszcze raz ci gratuluję. Dobra, kolejny pan w kolejności, miejsce drugie. Pan Filip Szymkiewicz. I gratuluję. Mam nadzieję, że medal ci się będzie podobał. Tomasza Szymkiewicza jeszcze raz. Słuchajcie, postanowiłem tak sam od siebie wynagrodzić jeszcze medalem. To tak wyszło po prostu podczas tej tutaj uroczystości. Postanowiłem też medal wręczyć naszej najmłodszej uczestnicy. Także ono zapraszam cię. Powiedziałem ci, obiecałem ci, że jeszcze raz tutaj skoczysz na podium. Wskakuj na jedyneczkę, nie krępuj się. Fajny medal, zobacz. Podoba ci się? Fajny. Ola, a będziesz w przyszłym roku pobiegł? Tak. Dobrze. Okej, okay. Słuchajcie, dobra, mamy wręczone medale. Pozostało nam losowanie nagród. Ja bym w tym momencie poprosił. Niestety nie było właścicielki z Fit Kuchnia, która ufundowała wszystkie te dyplomy, które macie, zarówno w biegu na dystansie 1000 metrów, jak i dyplomy dla kobiet i mężczyzn z kategorii obie, to właśnie ufundowała
firma Fit Kuchnia. No, to jest taka restauracja. Bardzo smacznie dają jeść. Sam się tam stołuję. Właśnie między innymi dlatego poznałem właścicielkę i tak od słowa do słowa sobie przeszliśmy. No i Agnieszka, właścicielka Fit Kuchnia, postanowiła, że dobra Marcin, to ja bym weszła w ten bieg. Chociaż przynajmniej będę miał jakiś taki malutki udział i postanowiła ufundować te dyplomy. Także te wszystkie dyplomy, które widzicie, to właśnie zasponsorowała Fit Kuchnia. I poproszę teraz panią Iwonę. Tak, tak. O wylosowanie jakiejś kuleczki. Ja wam zaraz, poczekajcie, muszę wam jeszcze coś pokazać. Chwileczkę. Jest takie podwójne zaproszenie, znaczy tak, jedno zaproszenie dla dwóch osób. I za chwileczkę dowiemy się, kto będzie mógł, nie wiem, czy ze swoją kobietą i z dziewczyną, z kochanką, nie wiem, ale będzie można iść dwie osoby i wykorzystać sobie ten voucher. Naprawdę przepyszne jedzenia i warto skorzystać. Naprawdę nawet jakby ktoś powiedział, że a co tam taki voucher na jedzenie. Ja sobie wolę sam gotować. Naprawdę polecam wam. Warto tam iść, bo naprawdę bardzo smacznie dają jeść. Ja sam się tam stołuję. W takim razie przystępujemy do losowania tego vouchera. Zamieszać tymi kuleczkami, mieszać, żeby tak było po prostu uczciwie. Otworzyć. Jaki mamy numerek? 9. Numer 9. Kto był z numerem 9? Co, nikt się nie chce zgłaszać? Nie chcecie voucherka? No, Adrian. Super. Masz dziewczynę? Będziesz miał z kim iść? Co? Dobra, ale przyjdziesz? Pojawisz się z kimś? Z tatą? Z kim znajdziesz? No, fajnie, gratuluję ci. Przynajmniej nie będziesz głodny. Jak będziesz kiedyś w Kielcach, zapraszam. Voucher jest przede wszystkim ważny bezterminowo, więc kiedy będziesz kiedyś w Kielcach, zgłodniałbyś i miałbyś o te... Słuchaj, to są godziny, tak? Są godziny podane? Nie ma. Do której jest Fit Kuchnia czynna? I w jakie dni? Od 10 do godziny 17. Od chwili po 7. No, dobra. Dziękuję ci, gratuluję ci. Słuchaj, zawsze jakaś nagroda. Dobrze. Postanowiłem wprowadzić takie równouprawnienie, żeby osoby nie poczuły się pokrzywdzone i osoby, które już wylosowały nagrody, czyli no, w tym momencie to mam tylko rozlosowany voucher, czyli ta osoba już nie będzie uczestniczyła w losowaniu. No, chciałbym, żeby to było ostatnie, żeby los się uśmiechnął do jak największej liczby osób, a w tym momencie mamy tą jedną osobę już wynagrodzoną. Zliczyły tylko dwie kobiety w biegu. Pani Justyna Piec i pani Aneta Kornecka-Cielibała, to słuchajcie, muszę zrobić taki numer, ale no nie ma innego wyjścia. Muszę wysypać te kuleczki i będą tylko tutaj w tym szklanym słoju, w tej szklanej kuli, tylko dwa numerki, czyli numerek 6 i numerek 7. W tej chwili dyrektora pana Adriana Milewskiego z Decathlonu Kielce. Decathlon Kielce, jak możecie sobie zobaczyć na medalach, Decathlon Kielce jest sponsorem, został głównym sponsorem, sponsorem strategicznym. Jestem bardzo panu dyrektorowi Adrianowi Milewskiemu wdzięczny. Bardzo sympatyczny, bardzo energiczny człowiek. To było dosłownie, naprawdę, uwierzcie mi, to było dosłownie 2-3 minuty. Wystarczyło, że ja z tym człowiekiem się dogadałem. Życzyłbym sobie w jakichkolwiek kontaktach, interesach, żebyśmy trafiali na takich ludzi. Poprosiłbym tutaj w tej chwili przedstawiciela Decathlon Kielce, który będzie losował kartę podarunkową do wykorzystania. Słuchajcie, pan dyrektor okazał się bardzo hojny i ma bardzo dobre serce, bo słuchajcie, zazwyczaj jak dają jakieś talony, jakieś, nie wiem, karty podarunkowe, to robią jakiś tam termin ważności 30 dni. A wiecie, te karty są ważne aż do 1 lutego 2018 roku. Karty podarunkowe są ważne na terenie całej Polski w sieci sklepów Decathlon. Na terenie całej Polski. Słuchajcie, na terenie całej Polski, więc nie musicie koniecznie przyjeżdżać do Kielc. Obojętnie, gdzie byście się pojawili, w jakim Decathlonie na terenie Polski dajecie tą kartę. Znaczy mówię w tym momencie teraz tak, kobiet, do mężczyzn też oczywiście, ale w tej chwili będziemy dostawać tą kartę podarunkową za 50 zł wśród kobiet. No to co, w takim razie poprosimy przedstawiciela Decathlonu. Tylko, że proszę się nie patrzeć, no bo słuchajcie, żeby było ci... Słuchajcie, patrzcie, może w górę się patrzeć. Patrzeć się w górę, żeby nie widzieć, wymieszać dobrze. Mieszamy dobrze, dokładnie mieszamy. Proszę otworzyć. Słuchajcie, karta podarunkowa na kwotę 50 zł do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon na terenie całej Polski. I szczęśliwą
z posiadaczką karty podarunkowej w kwocie 50 zł jest pani z numerem 7. Pani z numerem 7. Anetko, dziękuję ci. Słuchaj, no nie wiem, na co tego... Słuchaj, a możesz tak powiedzieć, masz jakieś plany, co chciałabyś sobie kupić? Nie wiem, może coś chciałaś... No coś ze stroju biegowego. O, a słuchaj, a jaką firmę preferujesz? Nie będziemy się pytać, rzeczywiście, nie będziemy. Dobrze, ale w takim razie jesteś zadowolona. Się cieszę. Fajnie, super. Jeszcze raz ci dziękuję. Słuchajcie, ta karta za 50 zł też jest ważna do 1 lutego 2018 roku. Tak jak tutaj powiedział przedstawiciel w zastępstwie pana Adriana Mileskiego, dyrektora Decathlon, że ona jest ważna na terenie całego kraju. Słuchajcie, no i muszę znowu tutaj powrzucać te kuleczki. No i co? I prosimy teraz przedstawiciela Decathlon Kielce. Mieszanie, patrzymy się w górę. Mieszamy, dokładnie, dokładnie mieszamy, no bo... Trzymamy kciuki. Jest? Jest. Numer 8. Kto ma numer 8? Kto biegł z numerem 8? Fajnie. Krzysiu. Krzysiu, no, gratuluję ci. Los się do ciebie uśmiechnął. Słuchaj, no masz jakieś plany? Już coś sobie zaplanował? Nie jest dobrze. Okej. Okay. Także Krzysiu, tak jak jest zgodnie tutaj, co powiedziałem, zgodnie z kartą, co jest wpisane, dwa lata jest ten, karta podarunkowa ważna na terenie całej Polski. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Najmłodszą uczestniczką biegu była Ola. Pan dyrektor. Olu, no co jest z tobą? No a ja, jeszcze tutaj idziesz. No co, mam się przynieść? Nie masz już sił pobiegu. Zmęczona jesteś po biegu? Tak. No. Słuchajcie, najmłodsza uczestniczka biegu, no tak zadecydował pan dyrektor Decathlonu Kielce Adrian Mileski. Myślę, że gdyby tutaj był obecny, to w tej chwili by potwierdził, że rzeczywiście tak ustaliliśmy, że bez względu na to, czy to będzie chłopiec, czy to będzie dziewczynka, chodzi o to, najmłodszy uczestnik otrzymuje kartę podarunkową w wysokości 30 zł. Dla ciebie, Olu. Co sobie kupisz? Wiesz już, co sobie kupisz? Nie wiem. Mama będzie decydowała, czy ty sama sobie zadecydujesz, co chcesz kupić? Sama. Proszę, widzicie? No. Dobra, dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Dobrze, żeby sprawiedliwości stało się zadość, nagradzaliśmy najmłodszego uczestnika, raczej najmłodszą uczestniczkę. Marian, no z całym szacunkiem dla ciebie. No słuchaj, no nie ma już tutaj nikogo starszego oprócz ciebie. No ja wiem, że cierpisz, masz kontuzję. Marian, gratuluję ci. Słuchaj, karta podarunkowa w wysokości 30 zł. No tak, tak po prostu zadecydował pan dyrektor, że skoro będziemy nagradzać, będziemy dawać, wręczać kartę podarunkową dla najmłodszego uczestnika, uczestniczki, no to musimy też nagrodzić weterana najstarszego. Marian, ja ci bardzo dziękuję, biegliśmy razem. Powiedz tak coś od siebie, no bo w sumie tak, mi mówiłeś parę rzeczy, ale chciałbym, żebyś mógł coś od siebie powiedzieć tak, żeby inni usłyszeli. Zacząłem biegać w tym roku od stycznia, jest to mój drugi bieg. Bardzo się cieszę, że w Kielcach, w moim mieście rodzinnym, można powiedzieć, że się tam urodziłem. Może mieszkam w Starzysku. Na pewno nie ostatni ten bieg w Kielcach, gdyż Marcin jest wspaniałym facetem, który podobał mi do końca, chociaż wiem, połamce nogę, połamki. Nie bili się, ale myślę, że w następnym roku już będzie wszystko ok i zostanę w tym dniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci, Maria. To w takim razie do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję. Słuchajcie, no i teraz już została naprawdę ostatnia nagroda do wylosowania. Ostatnia nagroda to już jest tak naprawdę... No każdy ma tak naprawdę szansę z tych osób, które nie zostały wylosowane, do których się los nie uśmiechnął, ale jeszcze się może raz do kogoś uśmiechnąć, ale tylko do jednej osoby. Została ostatnia karta podarunkowa. Zasady są te same. Karta podarunkowa w kwocie 30 zł, ważna na terenie Polski przez 2 lata. Tak jak widzę tutaj, wzrok mam w
miarę dobry, do 1 lutego 2018 roku. Słuchajcie, znowu będę musiał troszeczkę kuleczki nabrać, bo to jest wśród tych wszystkich, do których no, nie zostały wylosowane, więc może się jeszcze do jednej osoby los uśmiechnie. Poprosimy znowu przedstawiciela w zastępstwie pana dyrektora Adriana Milewskiego. Słuchajcie, naprawdę, ja nie zabiegałem, ja wam teraz mogę powiedzieć w tajemnicy, ja naprawdę nie zabiegałem. Pan dyrektor Adrian Milewski z Decathlonu Kielce, on naprawdę okazał mi bardzo dużo pomocy, jestem mu bardzo wdzięczny za to, co zrobił i naprawdę ja już praktycznie miałem zakończoną z nim rozmowę, ustaliliśmy wszystkie szczegóły i pan Adrian Milewski, dyrektor Decathlonu Kielce, mówi tak, słuchaj Marcin, a wiesz co, a może dodajmy jeszcze te karty podarunkowe. I słuchajcie, to wyszło od niego, to nie wyszło ode mnie, to wyszło właśnie od dyrektora Decathlonu Kielce, a pana Adriana Milewskiego i ja uważam, no moglibyśmy go prawami nagrodzić, bo w sumie, no da taką wolną rękę. To poprosimy przedstawiciela Decathlonu Kielce, nie patrzymy się na kuleczki, patrzymy się, które mieszamy dokładnie, bo to, słuchajcie, to jest ostatnia już nagroda, to jest, nie ma już więcej nagród, nie ma już więcej nagród. Z jakim numerem wylosowaliśmy? Numer 13? Kto jest numerem 13? Zobaczcie, 13. Ostatnia nagroda, a mówią, że ludzie niektórzy, większość chyba uważa, że 13 to jest pechowa liczba. No i co? Czy jest pechowa? Ostatnia nagroda i co? Proszę o wręczenie. Zadowolony jesteś? W sumie no 13 to jednak szczęśliwa, także... A, sam mówił, słuchajcie, ja pamiętam, to mówi tak, a przepraszam, a czy mogę dostać 13 taką niefartowną? A ja mówię, nie ma sprawy, mówisz i masz. Pierwszy jego bieg. O, pierwszy jego, popatrz, debiut i pierwszy bieg i pierwsza nagroda. Tak, no jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnym biegu. Paweł, to powiedz mi, a masz już jakieś plany, co sobie kupisz? Czy dychy? No 3 dychy, no nie jest to duża kwota, ale można zaszaleć trochę w Decathlonie. Zdaje się, że w Decathlonie są jakieś przeceny. Proszę tutaj, ja bym dał tutaj przedstawiciela, nie powie, bo ja... Jak najbardziej, aktualnie akurat mamy wiele produktów przyznanych, także jak najbardziej zapraszamy, są też artykuły biegowe. Także myślę, że jak najbardziej dla uczestników biegu, każdy coś dla siebie znajdzie, także serdecznie zapraszamy. Nie będzie teraz losowania nagród, ale ja sam od siebie teraz postanowiłem przyznać taką nagrodę. Nie wiem, czy akurat się ucieszy ta osoba z tej nagrody. Ale z osób niepełnoletnich, które uczestniczyły w biegu, wychodzi mi tutaj tak. Ola Szymczyk była nagrodzona, Paweł Włodarczyk był nagrodzony, został Dominik Oto. Dominik, chodź na chwilę. Chodź no tutaj, wskakuj tutaj. Poczekaj, ja tylko osunę tutaj. No i co? Jak myślisz? Co ja mogłem dla ciebie przygotować? Spróbuj zgadnąć. Nie wiem. Nie wiesz. Co mogłem dla ciebie przygotować? Słuchaj, powiem ci taką jedną rzecz. Jak organizator biegu drugi Marcinem Ram postanowiłem wręczyć ci dyplom. To jest taka nagroda ode mnie, żebyś się nie poczuł pokrzywdzony, że wszyscy wylosowali, a mi ominęło szczęście. Dominik, pojawisz się w przyszłym roku? Jeszcze raz. Chyba tak. Fajnie. Słuchajcie, to jest wszystko, ale jeszcze na koniec. Wiem, że wszyscy organizatorzy na tych biegach, to oni tak mówią z samego początku, zanudzają. Chciałbym przede wszystkim podziękować. Mówię to z pamięci, nie chciałem sobie kartki przygotować, bo uważam, że to jest takie, no nie wiem, zapamiętać parę słów, parę jakichś tam firm. Podziękowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, Oddział w Kielcach. Posłuchajcie, ten bieg tą trasą odbył się tylko dlatego, że trafiłem na bardzo życzliwe osoby. Uwierzcie mi, że ja sam nie wierzyłem w to, że ja złożę wniosek, powiedziałem, że no mam taki kaprys, chciałbym, żeby ten bieg się odbył akurat tym odcinkiem trasy. W zarządzie ten odcinek trasy był właśnie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Kielcach. No ja złożyłem wniosek, człowiek mnie przyjął, powiedział, że oni wyślą to podanie, bo oni podlegają Oddział w Kielcach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach podlega pod Warszawę. Powiedzieli mi, że niech pan będzie dobrej myśli. No i rzeczywiście dostałem zgodę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie żadnych utrudnień. Też trasa będzie poprowadzona, bieg będzie poprowadzony tą trasą. Trasa, jak wiecie, jest atestowana. Na pewno w przyszłym roku będę sam od siebie chciał, to już wam obiecuję, wszystkim tak jak tutaj jesteście, że na pewno będzie atest trasy. Ja nie wiem jeszcze na jaką firmę to padnie. Prawdopodobnie będzie to firma Data Sport. Ja tutaj wymieniam tą firmę, ale jest to bardzo solidna firma na rynku.
Nie wiem, czy najlepsza, ale uważam, że jedna z najlepszych. Kolejne podziękowania, wyrazy szacunku dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, dla policjantów, którzy dzisiaj dbali nad naszym bezpieczeństwem, zabezpieczali naszą trasę, wywiązali się wzorowo. Słuchajcie, no nierzadko się zdarza, no, żeby powiedzmy policja za takim małym gronem biegaczy jechała z przodu czy z tyłu. Fajnie to wygląda. Mi się to podobało. Następnie, na pewno w firmie Kopynet, macie tam na numerkach startowych logo Kopynetu. Pani grafik, która projektowała te wszystkie projekty, które ja jej zlecałem, ta pani już, ona już psychicznie wysiadała przy mnie, bo ja mówię, proszę pani, musi to być równo, to musi być tak, linijki mają być takie. Naprawdę, uwierzcie, jeśli weźmiecie sobie linijkę, będziecie mierzyć i tam jest wszystko naprawdę bardzo dokładnie to rozplanowane. Studio 69, wideofilmowanie, strony, to taka mało istotna firma. Następnie, no, Fit Kuchnia, prawda? Fit Kuchnia ufundowała wam te dyplomy. Także należą się tutaj podziękowania. Voucher, nie wiem, ile kosztuje tak przeważnie taki obiad dla dwóch osób? Ja muszę się zapytać, bo nie wiem, dla takich dwóch osób ile taki obiad kosztuje? Około 30 zł. Więc słuchajcie, wcale dziewczyna nie musiała dawać tego voucheru, bo umowa była tylko na dyplomy, że ona zasponsoruje te dyplomy. Koszt zaprojektowania, wyprodukowania takich dyplomów, one są dodatkowo zalaminowane dla tych uczestników biegu na 1000 metrów. No to nie wiem, no około na pewno 120-130 zł. No, firma Gravus, słuchajcie, zobaczcie te piękne medale, które wam wiszą. Wiecie co, ja wam powiem jedną rzecz, z ręką na sercu. Gwarantuję wam, że możecie sobie iść do pierwszego lepszego grawera, w obojętnie w jakim miejscu Polski, i zapytajcie się, po prostu będzie, proszę pana, chciałbym, żeby pan mi zrobił taki medal. Ile kosztuje zrobienie takiego medalu? Gwarantuję wam, że będziecie troszeczkę zaszokowani ceną, jak usłyszycie. Więc pan Andrzej Wiguziński z firmy Gravus, no to jest człowiek taki, który, jak on mi powie nie, to ja już wiem, że na pewno w kolejnych edycjach biegu Marcin Emra nie będzie już takich medali, dlatego że nie będzie mnie stać wynająć jakąkolwiek firmę grawerską, która zrobi takie medale. No i co? Decathlon Polska. Naprawdę wielki szacunek, wielkie słowa uznania dla pana dyrektora Adriana Milewskiego. Chciałbym, żeby ta nasza współpraca się układała. Myślę, że się będzie układała, bo już mi zapowiedział, że Marcin, słuchaj, przyjdziesz po biegu, siądziemy, porozmawiamy. Ja mam jeszcze pewne patenty, pewne jakieś pomysły. Niesamowity człowiek, więc myślę, że też Decathlon Polska zostanie sponsorem, głównym sponsorem biegu. Od siebie dodam, słuchajcie, no to już jest koniec, to są właściwie ostatnie 2-3 słowa. Dziękuję wam wszystkim, którzy byliście obecni na tym biegu. To prawda, Marcin Emran to jest mój bieg, to jest mój pomysł, to jest takie moje dziecko biegowe, ale wy tworzycie tą historię. Ja wam obiecuję, że ja będę wszystko robił w swojej mocy, żeby ten bieg przede wszystkim podnosił co roku prestiż. Na pewno w przyszłym roku, to wam obiecuję, będzie elektroniczny pomiar czasu, także nie będziemy musieli sobie tych garminów wciskać, nie wiem, tam telefonów w tych różnych aplikacjach. Każdy, nawet uczestnicy biegu na 1000 metrów też będą mieli elektroniczny pomiar czasu. No, zastanowimy się też nad nagrodami innymi, może znajdę jakiś sponsor. Mam pewne plany, zacząłem prowadzić rozmowy z pewną osobą, nie wiem, co z tego będzie, na razie nic nie chcę wam obiecać. To z mojej strony to wszystko. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję, że przede wszystkim frekwencja wzrosła w ubiegłym roku. Było tylko 4 osoby pobiegły, naprawdę, pobiegły tylko 4 osoby. Trzecia edycja biegu odbędzie się 5 lutego w mojej urodziny i dlatego właśnie zaplanowałem, że ktoś nazwał mój bieg, a to jest taki bieg podwórkowy, ile tam w tym twoim biegu osób biegnie. Z początku się wkurzyłem, trochę mnie to zabolało, ale mówię, okej, nawet dobrze, że ktoś tak mówi o moim biegu, że jest podwórkowy. W takim razie ja zrobię wszystko w tym kierunku, żeby ten bieg podwórkowy w Kielcach naprawdę miał taką renomę, że ja nie będę sobie mógł nic zarzucić, że na czymś oszczędzam, że nie zrobiłem czegoś, żeby ci biegacze byli zadowoleni. Wiem, przedłużyłem, ja powiedzieć tylko 2 słowa. Słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz wszystkim. Ci, którzy pobiegli, będą chcieli za rok się pojawić. Zapraszam. Trzymajcie się, zapraszam was w przyszłym roku.